Siemanko, w dzisiejszym odcinku będę budował zagęszczarkę. W tym celu wybrałem się na złom, na którym kupiłem taką oto blachę 10 mm, 10 mm grubości. No, wymiar prawie idealny. Miała dospowane jakieś takie, nie wiem, odnogi czy coś. Wydaje mi się, że była to kiedyś podstawa pod jakąś maszynę. Wymiar prawie idealny. Musiałem sobie to obciąć. Kosztowała 2 zł za kilogram. Taka cena. Jak widać, ja już tutaj zacząłem to wyginać. W związku z tym, że nie udało mi się tego zrobić za jednym podejściem i trochę czasu upłynęło, wpadłem na pomysł, że nagram z tego jednak odcinek. A druga rzecz, że skrócę tą podstawę, tak mniej więcej tutaj zaznaczone, i tu ją podegnę. Z tego względu, że im mniejsza powierzchnia, tym lepiej będzie to ugniatać. Blacha na razie na bok. Do tego kupiłem coś takiego. To jest taki element wibrujący. Jeżeli tu się przyłoży do tego ruch obrotowy, to tam jest jakiś mimośród w środku zalany olejem i podobno to ma wibrować. Także takie coś. No wiadomo, do tego jakiś wypadałoby jakiś silnik, żeby chciał tym kręcić. Ja mam taki. Taki trochę duży, ale to będzie też silnik do innych projektów, czy jakiś tam ciągniczek na działkę, może jakiś spychacz albo koparka, coś takiego. Także taki silnik. On ma 400 pojemności, około 14 koni, czterosuwowy, odpalany z szarpaka i z kluczyka. No. Tu się odpala. Także taki rozwojowy trochę. Do tego jakieś śrubki, żeby to zamocować. Śrubki. Tu też na złomie tata załatwił, chyba na złomie, do zaskowania tutaj w tej blasze tych otworów. Kazałem mu załatwić jakieś pręty, załatwił śrubki, to się to zespawa. W mojej mini odlewni odlałem sobie takie krążki kiedyś, to z tego zrobimy koła pasowe. No i do zamocowania tego silnika takie wibroizolatory, żeby ta energia tego zagęszczania nie przenosiła się na silnik. Także takie 4 wibroizolatory. Dodatkowo jeszcze tu poprawię trochę technologię i te śrubki, znaczy śrubki, podkładki i nakrętki kupiłem, żeby od wibracji mi się to nie odkręciło. Także będzie, nie wiem, że dam sprężynową podkładkę, dam samohamującą nakrętkę, jeszcze to posmaruję klejem do gwintów, żeby się to od wibracji nie odkręciło. Także zabieram się do roboty, a Was zapraszam do oglądania. Pierwsza sprawa, jaką się zajmę, to skrócę całą tą płytę tutaj po tej linii. Żeby to prosto uciąć, to tymczasowo sobie przyspawam, taki on celownik to chyba z progu od ościeżnicy drzwiowej, nie wiem, nieistotne. Przyspawam sobie to tutaj, a przyłapię tutaj migomatem przy chęcach, żeby się nie ruszało, żeby sobie móc prowadzić tarczę od szlifierki kątowej po tej linii, a później to zapunktowanie po prostu odrzucę na bok. Tak samo później sobie tutaj natnę, tu sobie przyłapię znowu z tej strony, w 3 miejscach. Natnę sobie na jakieś 8 mm tą płytę, będę ją wyginał. Dobra, to startuję. Thank you.
No, płyta nacięta. Teraz będziemy to wyginać. Teraz po podgięciu natnę to jeszcze raz na szerokość tarczy, żebym mógł jeszcze bardziej podgiąć, żeby zrobić taki kąt jak tutaj jest. Na obecną chwilę mam to wygięte już tak jak to powinno być w moim uznaniu, czyli jakiś tam kąt jest. Ponacinane, powyginane. I teraz na koniec, jak już miałem wygięte jak trzeba, to naciąłem jeszcze kątówką bruzdę i w tą bruzdę teraz wpuszczę spoinę. Pospałam to po prostu nigomatem. Teraz jak już to mam wszystko powyginane, pospawane i tutaj oszlifowane, teraz zajmę się tymi otworami. Postaram się ich pozbyć przy pomocy takich zaślepek. Tutaj sobie wyprowadzę kwastkę pod spad. Teraz do tego urządzenia. Zrobię to z dwóch stron, także później jak tam włożę, to będę mógł obspawać, jako szlifuję to, żeby tutaj w tym miejscu, żeby tutaj w tym miejscu mogło się to ładnie trzymać. No i dobra, teraz zajmę się resztą. Resztą śrubek, resztą otworów. Pozaspawuję to i zeszlifuję. Już po obcięciu i wyszlifowaniu tak to wygląda. To ja teraz zajmę się resztą otworów. Spodnią część mam już ogarniętą, to znaczy otwory zaspawane, śrubki poucinane i wyszlifowane. Teraz została mi góra, czyli teraz te śrubki będę musiał u góry zaspawać i zeszlifować. Płytę spodnią mam już wstępnie przygotowaną, czyli tak, ucięta z długości, podgięte końce, pospawana, zaspawane otwory, które były niepotrzebne. Teraz tak, zrobię tu trochę porządku i wstępnie przymierzę sobie elementy, które mają się na tej płycie znaleźć. Rozplanuję mniej więcej miejsce i zobaczymy co dalej. Po wstępnym rozmieszczeniu na płycie elementów, tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że mogę już przystąpić do mocowania tego elementu wibrującego. Oznaczę sobie mniej więcej co i jak i będę działał dalej. Silnik będzie jeszcze podniesiony do góry, ale na razie musiałem sobie to sprawdzić, czy to po założeniu kół pasowych, czy będę miał to w jednej linii. Ale wygląda, że wszystko powinno mi się ładnie na tej płycie pomieścić. Także jedziemy z tematem dalej. W przypadku tego elementu drgającego można przyjąć
że mniej więcej na środkowych otworach jest jego środek ciężkości. Oczywiście to tak plus minus, ale myślę, że można taką wartość przyjąć. Mam mniej więcej naznaczone, w którym miejscu powinno mi wypaść powinna mi śrubka do mocowania. Teraz sobie to nawiercę. Udało mi się to w końcu wywiercić. W sumie urządzeniem chyba nie do końca przeznaczonym do wiercenia, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że mam otwór i będę mógł sobie to zamocować wstępnie, a później zrobię resztę otworów. Otwory mam wywiercone. Od spodu zrobiłem flaski. Teraz zamocuję śruby do śruby mocujące element wibrujący. Generator drgań już mam założony. Śrubki są już dospawane, także ten etap jest już zamknięty. Z fragmentów tej blachy, która mi została z podstawy, wyciąłem dwa takie elementy i wywierciłem otwory. Teraz zamocuję to do podstawy. Przyłapałem spawem te dwa elementy po dwa spawy, tak żeby tylko pomiary zrobić. Z pomiarów wynika, że prawdopodobnie coś z tego będzie, aczkolwiek coś będę musiał zakombinować z paskami, bo mogą ocierać obudowę i albo w tych kątownikach, co sobie przed chwilą dociąłem, dzisiaj rano byłem na złomie, kupiłem na kilogramy takie coś, kosztowało to 6,50 za 60 cm. To prawdopodobnie pod paski będę musiał podciąć, ale wygląda, że coś z tego będzie. Teraz to zdemontuję i przyłożę do tych kątowników te elementy, żeby zrobić takie same otwory, żeby się nie kosiło na tych wibroizolatorach gumowych. Dociąłem kątowniki, nawierciłem i mam zamocowane za pośrednictwem wibroizolatorów. Tak to wygląda. Teraz założę na górę kawałek blachy i zamocuję do tych kątowników i na tym będzie stał silnik. Płyta pod silnik w zasadzie jest już gotowa. Tak wygląda. Jak widać na tych wibroizolatorach, to się dobrze pracowało teoretycznie. Teraz myślę, że jeżeli chodzi o tą podstawę na dole, która jest, to już się nic nie zmieni i chyba mogę ją już pomalować. Ewentualnie jakieś zmiany jak będą, to pewnie w obrębie tego elementu, tej podstawy, i prawdopodobnie tu będę musiał miejsce pod paski zrobić jeszcze. Pod paski klinowe, nie pod paski. Tak wygląda pomalowana podstawa. Dałem na srebrno, bo dużo mam takiego koloru. Odcieni to mam chyba z 5, czarnego żadnego. Już miałem żaroodporny, ale stwierdziłem, że chyba słabo. Jeszcze bazę mam czarną, ale to bez bezbarwnego lakieru to może to być słabo. A myślę, że ziemia, po której to będzie jeździć, to ma to w głębokim poważaniu, jaki kolor ma zagęszczarka. Wibroizolatory zamocowałem przy pomocy nakrętek samohamujących. Dodatkowo dałem zwykłą podkładkę, podkładkę sprężynującą i klej do gwintów średniej mocy, ten zrywalny. Mam nadzieję, że dzięki takiemu zabezpieczeniu mi się to nie odkręci. Mam już koła pasowe. Tak sobie wyglądają. Nie wiem, czy uwierzycie, ale to jest materiał z puszek po piwie przetopionych przeze mnie. To kółko z lewej wygląda całkiem spoko, jak oryginał ze sklepu, czy tam gdzieś kupione na bazarze, a to po prawej niestety widać niedolewki, braki materiałowe. No i nie wiem, problem był albo z, nie wiem, albo taki skład był tego aluminium, albo
przez to, że niezahartowane, strasznie się ciągnęło, co zresztą widać. Nie wygląda to jakoś nadzwyczajnie, ale to i tak będzie prawdopodobnie pod jakąś osłoną kiedyś zamontowaną, także nie wpływa to, jak to się mówi, na pracę silnika. Tak wygląda efekt mojej pracy. Wszystko już porobione, uchwyt z przodu pozamontowywane. Zalałem sprzęt olejem. Nalałem olej firmy Honda. Widziałem, że dobrą specyfikację ma i ciężko by było go czymś lepszym zastąpić. Trochę drogi jest, ale myślę, że da radę. Tak jak tutaj widać, ten pierwszy olej to spuściłem, nie wiem, może 20 minut pracował ten silnik u mnie. Takie testy, zwykły jakiś samochodowy, tyle że nowy olej. Opiłków co nie miara, później przepłukałem jakimś Lotosem, też nowy olej. A na koniec ropą. Tu w rapie znalazłem jeszcze dwa opiłki, także dopiero po przepłukaniu ropą nalałem tego oleju, który tam widać. O, taki Honda. Dedykowany do właśnie takich silników. Także wszystko tutaj gra jak trzeba. Pali, odszczała, zagęszcza. No zobaczymy, jak to wszystko się będzie sprawować, czy te moje spawy dadzą radę, bo tutaj nie ma się czym chwalić, ale taki żarcik, kurczę, zapomniałem gazu odkręcić w migomacie i tak przysmarkało trochę, ale to w sumie jest tylko do transportu. Także tak sprzęcik wygląda. Tyle dzisiaj, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!